tylko ten. Nawet nie patrzę, na pewno to tak. A może to nie ta? Może to nie ta. A co jest napisane? Dobra, bierzcie to. No coś jest tak. Bierzcie to i się cieszcie. A taki oto piękny widok mamy dzisiaj z rana, z naszego okieneczka. Krówki się pasą. I jest też jeden byczek, żeby nie było. Bysior. Śpimy w busie, jeździmy busem po kraju, zwiedzamy, jemy tutaj, praktycznie robimy tutaj wszystko. Witamy Was w kolejnej odsłonie Nasze podróże w busie. Dzisiejszy odcinek to poszukiwania obrączki. Otrzymałem telefon z prośbą o odszukanie obrączki, utopionej obrączki, ale również też zwiedzanie. Będzie zwiedzanie, prawda? Będzie. Także zostańcie z nami, na pewno będzie ciekawie. A my ruszamy, gdzie ruszamy? Szukać obrączki, Hania. Bo pan, no po panu bardzo zależy na tym. Nam też zależy na tym, żeby ją odnaleźć. Także jedziemy. Jedziemy. Zanim pojedziemy w docelowe miejsce szukać obrączki, Orkuszu. 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 Jedziemy do Iławy odebrać tablice rejestracyjne ze starostwa powiatowego, z Wydziału Komunikacji. Rejestrujemy nowego busa, którym niedługo będziemy śmigać po Polsce. I ten bus oczywiście też będzie miejscem do spania. Będzie. Także śmigamy. Gotowe łóżko, więc będziemy kombinować. A, śmigamy. A, najpierw trzeba jeszcze auto zatankować. O, właśnie. Także jedziemy. Diesel. Kręcą się tylko wskazówki. Wskazówki, no wskazówki, wskazówki wskazującą kwotę tankowania. Zaraz zobaczymy, za ile tankniesz. 200 zł. Za stówę do pełna, powiedz. Za stówę do pełna. A jest okazja też podziękować naszym osobom wspierającym, które stawiają nam wirtualną kawę i poprzez to też między innymi możemy na nasze podróże dzięki temu wsparciu zatankować na jakąś tam dodatkową kwotę. No i więcej możemy podróżować, także serdecznie dziękuję. Ty się patrz tam, bo za chwilę przekroczysz 200. Ja myślałem, że to automatycznie przy 200 stanie. O, chciałbyś. O. 31, 32 litry. Także nie jest źle. Jeszcze rabaty jakieś są, wakacyjne. A jak? To daję jeszcze kartę dużej rodzinki. Zobacz, Hania. Tablice odebrane. Załatwione? Załatwione. W miarę sprawnie poszło, no ale jak była wizyta umówiona. A to są tablice, które będą w nowym busie. Fakt, że po miesiącu tablice odebrane, a busy jeszcze w naprawie, jeszcze to pewnie troszkę potrwa. Ale procedury to procedury. To jest najważniejsze, że załatwione. Pierwsza czynność tego dnia, a teraz jedziemy szukać utopionej obrączki. Jedziemy do Orkusza. Orkusz? Orkusz? Orkusz. Orkusz. Także jedziemy. W skrzyżowaniu powinna być na plaża. Uważaj na sarenkę, uważaj. Już tu biega. O, takie widoki nas tutaj przywitały. Jest tylko jedna. Także jesteśmy już na miejscu. To tutaj będziemy wykonywać to zlecenie szukania obrączki. Pan się kąpał i mu się wpindoliła obrączka do wody. Ta miejscowość tak jakby na końcu świata. No tak to wygląda. O, dobrze wypatrzyłem to i teraz gdzieś w lewo i gdzieś tutaj, tutaj będzie ta plaża. Co? Widziałem, że to są dwie plaże przy ośrodkach. Nie, dobrze jedziemy, dobrze. Uważaj na ten. Widzę. Chyba czeka na nas pan już. Gdzieś to pewnie tutaj. Weź, bo nie wiadomo, czy to do ciebie. Ja tam już zwarty i gotowy do działania, także wchodzę do wody. Trochę na razie ciasno, bo są tutaj jakieś kolonie. Osoby, które tutaj mieszkają w okolicach, ale damy radę. Zobaczymy, na spokojnie.
Co tam miałeś? Na szczęście. Dobry moment. Ja pod sklepiem 5 groszy znalazłem też. Ale byłoby łatwiej, jakby dzieci nie przeszkadzało, a tak się nie da. Mama! Mama! Mamo! Mama! Nawet nie patrzę, na pewno to tak. A może to nie ta? Może to nie ta. A co jest napisane? Dobra, bierzcie to. No coś jest. Bierzcie to i się cieszcie. Także. Dzika, ale zielone, nie? Zobaczcie ta. Ale dobre złoto. Jak się cieszy. No ale co mam? Prawie się płaczę zaraz, także. Także udało się. To dzisiejsze poszukiwania i przyjazd nad jezioro Orkuszu, tak? Na poszukiwania obrączki, zakończone szczęśliwym finałem. Także gratuluję, przekazuję Aleksowi, także niech ci służy. Gratuluję znaleziska też. I wróżba, wielkie dzięki. Wróżba dobrego szczęścia. No, jednak także niech ci się służy. Trzyma i niech się dalej trzyma. Wielkie dzięki raz jeszcze. A my jeszcze sobie zrobimy podsumowanie, bo obrączka to było główne poszukiwania, natomiast jeszcze jest tutaj trochę rzeczy do pokazania. A teraz czas na podsumowanie tego, co znalazło się przy okazji szukania obrączki. W monetach obiegowych jest 8 zł 10 groszy. Najwyższy nominał to jest piątaczek, dwie złotóweczki, 50-groszówka i 20-groszówka, no i 3, 4, 10-groszówki. Jest kąpielisko stare, są monety perelowskie, dwie monety perelowskie, 20 groszy aluminiowe i 20 zł z innego stopu w lepszym stanie. Hitem rzeczy wartościowych, oprócz oczywiście obrączki, jest ten krzyżyk, srebrny krzyżyk, jakiś wisiorek, łańcuszek, zobaczcie, ładnie się prezentuje, także jeszcze coś może z tego być. Jest próba, także jest to na pewno srebro. No i oczywiście gaś kapsli i zrywek, bo to jest klasyk. Jak sami widzicie, każde chodzenie z wykrywaczem w wodzie pozwala też, oprócz tego, że coś tam dla siebie człowiek udziurga, oczyścić jezioro, zadbać o czystość. A tak w ogóle jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy, że mogłem koledze pomóc odnaleźć obrączkę. Niech mu związek służy na lata, niech żyje długo i szczęśliwie. A ja, jakbyście chcieli, jestem do waszej dyspozycji. Chętnie wejdę do wody z wykrywaczem i znajdę waszą zgubę. Mój tata jest prawdziwym bohaterem, bo znalazł obrączkę. Nie był to żaden wyczyn bohaterski, ale miło to słyszeć, tym bardziej z ust swojego dziecka. A teraz czas na zwiedzanko. Były poszukiwania, a teraz ta przyjemniejsza część dnia. Także jedziemy. Według mapy, gdzieś tutaj w tym miejscu jest ten obiekt historyczny, który chcemy zobaczyć, podróżując nad jezioro Jeziorak. Jest tutaj, jest tablica informacyjna, zaraz sobie tutaj zajedziemy. Zarośnięte to strasznie. Wyskakiwać z wodu musimy, wejść w te krzaczory. Wyskakuj, krzaczory się pakuj. Po co ci ta torebka? Ona z dzieckiem przyjechała, z Adasiem. Nawet mleko mu wzięła. Mam swój telefon i chusteczki. Patek. A pampersa? Na zdjęciach troszkę inaczej wyglądał cały ten kompleks.
ale tablica informacyjna, która stoi tutaj, dużo nam mówi. Napisane jest tu, że jest to cmentarz rodowy rodziny Polędzów, Hindenburgów oraz Albertsów. Jestem ciekawy, jak to w ogóle tutaj funkcjonowało, ten cmentarz jak funkcjonował, jeżeli tu trzy rody miały swoje trumny, nie? Jak oni to, w jaki sposób to było pogodzone? Chciałam wam powiedzieć, że jeszcze te rodziny, one były jedną rodziną wielką, ale miały inne nazwiska. A już wam tak powiem, że już na koniec, tak, że już was zabieramy teraz do grobowca. Ewidentnie widać, że był tu cmentarz, ponieważ te bluszcze mogą o tym świadczyć. Cmentarne. Idźcie, dziewczyny. A co ty, Hani? Adasia niesiesz tutaj? Tak, że mam go nie lulać. A, nie lulać? Nie lubi. Także stąpamy obecnie po ścieżce, która doprowadzała do grobowca, do rodzinnego grobowca. Takie miejsca mają zawsze klimat i taki, nie wiem, czujesz też taki dreszczyk emocji zawsze, jak wchodzisz w takie miejsca? Ja się boję wchodzić w takie miejsca. Ale tu nie ma co się bać, zobacz. Tu jeszcze nie tak dawno z opisu wychodziło, że można było się dostać do środka. Ktoś zagospodarował, zamurował ten grobowiec. Zobaczcie, zwieńczenie, herb. Nie wyjdziemy. Rodowy jest. U góry aniołek patrzy w stronę wejścia. Tutaj dziewczyny stoją. A my sobie przejdziemy wokoło. Pokażę wam, jak wygląda cały ten obiekt. Tutaj okienka zaś zamurowane. Ale chyba wzięli się za renowację, bo dach na dachu papa jest. Na dachu papa? Wiesz, a? Także dosyć ciekawie to wygląda. Robi wrażenie. Sam obiekt, no ale obiekt, grobowiec rodzinny, stąd też te rodziny w tych terenach były bardzo zamożne. No i stać ich było na wybudowanie sobie takiego oto grobowca. I idziemy do wyjścia. Krzaków pełno, wszystko zarośnięte. O, i jesteśmy z powrotem w tym miejscu. Szkoda, że nie możemy zajrzeć do środka, czy są jeszcze trumny. I jak wyglądało wnętrze tego grobowca. Szybkie zwiedzanko i jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Zajrzymy jeszcze w jedno bardzo ciekawe miejsce. Mamy niewielki dosyt, jeżeli chodzi o zwiedzanie tego obiektu. Oczywiście jest nam mało i jedziemy w pewne miejsce, też bardzo fajne, bardzo atrakcyjne, które wam za chwilę pokażemy. A jedziemy, żeby uzupełnić Ewelinki wypowiedź, do miejscowości Szymbark w powiecie Iławskim. Tam jest, tam są ruiny Zamku Krzyżackiego, który robi niesamowite wrażenie. Byliśmy już tam kilka razy, natomiast korzystając z tego, że w okolicy Szymbarka będziemy dzisiaj nocować nad jeziorem Jeziorak. Także zajrzymy, pokażemy, przypomnimy Hani, bo Hania już tam była raz albo dwa razy, tak? Nie pamiętam dokładnie. No i podelektujemy się też tym widokiem. Jest niedosyt na zwiedzanie, także trzeba wypełnić resztkę tego dynamicznego dnia. Bo ogólnie cały dzień, czy większość dnia siedzimy, czy ja siedzę za kółkiem, jesteśmy w podróży. Mamo? To jest ten Szymbark, który był wtedy, kiedy my tutaj się było, że Olga sama mogła kupić, że on jest w pianie. I dojechaliśmy na miejsce.
dawno tu nie byliśmy. Trwają jakieś prace remontowe, bo jest tablica informacyjna. Zaraz będziemy wiedzieć, o co chodzi. Rundka wokół zamku zrobiona, energia pozytywna nabrana, miejsce, kolejne miejsce atrakcyjne, stare ruiny, jezioro, las, także tu, się, tu człowiek odpoczywa. Na kocyku. Na kocyku. Hania, odpoczywasz tu? Nie. Adasia czyści. Hania, Adasia czyści. Pokaż wszystkim tego swojego Adasia, bo ty jeszcze dzisiaj nie pokazałaś tego Adasia swojego. Nikt go nie zna. Nikt go nie zna. Ja. Nie chce Hania swojego Adasia pokazać. Pokażemy? Nie wolno! Ma gołą dupkę. To jest Adaś, to jest Adaś. To jest... Nie wolno! Hani, Hani lalka. Jaka lalka? A co to jest? Dziecko. A, przepraszam, Hani dziecko. Hmm. Także zabieramy się, zabieramy Hanię, zabieramy jej dziecko i zmykamy na pole namiotowe, na miejsce, gdzie będziemy dzisiaj nocować. Spać. Tak jest. Odpoczywać. Dzień intensywny. Troszkę nawet zmęczeni. Bardzo intensywny. I były poszukiwania obrączki. I był wyjazd po tablice rejestracyjne od busa. I było zwiedzanie. Także teraz czas na typowy odpoczynek. Leżing w busie. No i dojechaliśmy na miejsce, gdzie będziemy nocować. Cisza, spokój, jeziorko, las, kukurydza. I my. I my. I dziki. Bo dziki będą grasowały w tej kukurydzy na pewno. Ale damy sobie jakoś tam radę. Także dziękujemy Wam za obejrzenie tego odcinka, że dotrwaliście do końca. My się żegnamy z Wami. I na razie do następnego. Do następnego. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.